Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. To pomyłka musiała być, bo jestem zgłoszony w imieniu klubu. Proszę pana, zgłaszają kluby, w związku z tym po prostu źle klub zgłosił, ale zaraz to naprawimy. Tak? Mamy jakąś poprawkę? Dobra, bierze pan to na siebie. Biorę rozumiem. Na siebie, panie proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Zmiany osoby z klubu. Pan poseł bierze na siebie, tak? Tak. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw z druków 2701, 2769. Głównym celem projektowanej ustawy przedłożenia rządowego oczywiście było doposażenie notariuszy w dodatkowe kompetencje związane z wydawaniem sądowych nakazów zapłaty, czy też dodatkowych czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym. I oczywiście tutaj ratio legis też jasne obciążenie sądów od rozmaitych drobnych czynności, które powodują, że w poważnych postępowaniach mamy zatory. I to nie budziło wątpliwości. Wydaje się, że zarówno ze strony samorządu notarialnego, ze strony społecznej te zmiany były akceptowane. Jeżeli po prostu była tutaj jakaś kontrowersja, no staraliśmy się oczywiście w trakcie procesu legislacyjnego to wyjaśniać i dochodzić do konsensusu. Natomiast najwięcej emocji budzi w projekcie ta część, która dotyczy modyfikacji postępowań dyscyplinarnych w samorządzie notarialnym. I no, można po prostu powiedzieć, że te intencje, które opozycja starała się przypisać ministrowi sprawiedliwości, no nie polegają w żaden sposób na prawdzie. One są jakby no, wymysłem przedstawicieli opozycji. O tym, że tak nie jest, że jest gotowość po prostu tutaj wyjścia naprzeciw oczekiwań samorządu notarialnego, no mają też świadczyć te poprawki, które ja dzisiaj złożę, w szczególności właśnie do zmiany czwartej w artykule pierwszym, która no, zakładała zawieszenie notariusza w sytuacji, kiedy jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego. I ta poprawka oczywiście nie w całości uwzględnia postulaty Krajowej Rady Notarialnej, ale w dużej części. I ta poprawka będzie powodowała, że minister sprawiedliwości będzie posiadał uprawnienie do zawieszenia notariusza jedynie w odniesieniu do najpoważniejszych przestępstw, których górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi co najmniej 10 lat. No i dla wyjaśnienia tego warunku nie zastrzeżono w przypadku przestępstw skarbowych, bo tam zgodnie z artykułem 27 paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego ta górna granica zagrożenia wynosi tylko 5 lat. Jednocześnie też wprowadziło się, tutaj proponujemy wprowadzenie w tej poprawce regulacji dotyczącej instrukcyjnego terminu rozpoznania zażalenia oraz wstrzymania wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia przez sąd celem szybkiego rozpoznania sprawy i zabezpieczenia praw notariusza. Czyli nie będzie tak, jak tego notariusze się obawiali, że będzie taki automatyzm i że do chwili rozpatrzenia zażalenia nie będą mogli wywiązywać się ze swoich notarialnych obowiązków. Będą mogli do chwili wydania zażalenia. Pozostałe poprawki, które składam, no z jednej strony wychodzą też naprzeciw stanowiska Krajowej Rady Notarialnej.
te uwagi, które w trakcie były zgłaszane i które też zapowiadaliśmy tutaj z panem ministrem. Ja tutaj panu ministrowi też bardzo serdecznie dziękuję za tę gotowość do takiego koncyliacyjnego załatwienia postulatów Krajowej Rady Notarialnej, przedstawicieli samorządu notarialnego. I też duża część poprawek jest doprecyzowujących zapisy, które znajdują się w przedłożeniu rządowym. Oczywiście klub Prawa i Sprawiedliwości będzie dziękuję popierał serdecznie, projekt panie pośle. Dużo to mi pan nie pomógł, powiem szczerze. Proszę bardzo. Dużo to mi pan nie pomógł w czasie.